W zadaniu trzecim mamy rozpocząć od narysowania wykresu takiej funkcji. No i tutaj dziedziną będzie zbiór liczb rzeczywistych, ponieważ dowolne liczby możemy podstawić w miejsce x, czyli wybierzmy sobie na przykład minus 1, 0 oraz 1, no i wyznaczmy y. Mamy 3 razy x, czyli 3 razy minus 1 to minus 3, 3 razy 0 to 0, 3 razy 1 to 3, no i te punkty zaznaczamy. Minus 1, minus 3 tutaj, następnie 0, 0, 1, 3, no i możemy jeszcze dowolne kilka punktów sobie zaznaczyć, czyli z tego punktu, żeby dojść tutaj, posuwamy się o jedną jednostkę w prawo i 3 do góry, czyli jedna jednostka w prawo, 3 do góry, a tutaj, żeby przejść do tego punktu, o jedną jednostkę w lewo, 3 do dołu, czyli podobnie postąpimy tutaj. Rysujemy i to jest wykres funkcji y równa się 3x. Następnie, korzystając z tego wykresu, mamy narysować wykres takiej funkcji. I tutaj Wam przypomnę wzór na przesuwanie funkcji o wektor, bo wzór wygląda w ten sposób. Mamy x, odjąć p, dodać q. Czyli to, co nam tutaj, mówiąc nieładnie, wystaje poza 3x, to będzie nasza druga współrzędna wektora, czyli q. Zatem my wykres funkcji 3x, może zmienimy sobie kolor, czyli tej funkcji, musimy przesunąć o wektor o współrzędnych 0 oraz 1. A jeżeli druga współrzędna jest dodatnia, to oznacza, że wykres funkcji przesuwamy o jedną jednostkę do góry. No czyli po kolei. Z tego punktu powędrujemy tu, z tego punktu tutaj, następnie z tego punktu w to miejsce, no i możemy to sobie już połączyć. I to będzie wykres funkcji o wzorze, tu może zróbmy strzałkę, f od x równa się 3x dodać 1. Dokładnie tak samo musicie postąpić w podpunkcie b. Tutaj tak dokładnie rysować tego nie będę, ale znowu w podpunkcie b należy najpierw narysować wykres funkcji y równa się 3x, czyli może być dokładnie taka sama tabelka, to będzie taki sam wykres funkcji, a następnie mamy funkcję o wzorze f od x równa się 3x plus 3, czyli ten wykres należy przesunąć o 3 jednostki do góry, czyli o wektor 0, 3. To jest q, czyli nasza druga współrzędna wektora, czyli 3 krateczki do góry. No i teraz spójrzmy jeszcze na podpunkt c. Tutaj mamy taką różnicę, że mamy odjąć 2. No więc najpierw rysujemy wykres funkcji y równa się 3x, następnie wykres tej funkcji przesuwamy o wektor, ale o współrzędnych 0, minus 2. Czyli jeżeli druga współrzędna wektora jest ujemna, to oznacza, że wykres przesuwamy o dwie jednostki do dołu. Tutaj już mam narysowany wykres funkcji y równa się 3x, no to o dwie jednostki do dołu, czyli z tego punktu raz, dwa tutaj, z tego punktu raz, dwa, z tego punktu na przykład raz, dwa tutaj, no połączmy. I to będzie wykres naszej funkcji. Oczywiście możemy to sobie także tak troszkę przedłużyć, żeby było widać, że tutaj ten wykres się nie kończy. I to jest wykres funkcji f od x. Jeżeli chodzi o podpunkt d, no to mamy funkcję o wzorze f od x równa się 3x odjąć 1 druga. Czyli najpierw rysujemy funkcję o wzorze y równa się 3x, a następnie przesuwamy jej wykres o wektor 0 minus 1 druga, czyli to oznacza o pół jednostki do dołu, czyli w moim przypadku byśmy przesuwali o pół kratki.